niski sygnał, kochani, i już... Dobro zapakowane poprzeki i ruszam w trasę. I kochani, mówię, a wyjdę wreszcie z alkoholizmu, a to Emilia jeszcze winko mi dała na poszukiwania, także dzięki wielkie Emi, a was kochani zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na włoskiej ziemi. Jumanji, 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 Jumanji. Miłego dnia, kochani! Wyjechałem już na miejsce moich zmagań z podwodnym wykrywaczem. Wszędzie kamienie, tak to wygląda. No i tutaj w wodzie są sygnały, ale bardzo trudno się kopie. Na szczęście mam sito z ostrym czubem. No i zobaczymy, czy cokolwiek uda się znaleźć. Jezioro przepiękne. I zobaczcie, w podbieraku pierwszy pierścionek z włoskich ziem. Miedziany, ale i tak super. Wykopałem kolejny sygnał. Ja wam, że się sprawuje się świetnie. Co my tu mamy? 2 euro, mega. No i dobra, kochani, zaraz wam pokażę podsumowanie i teraz zobaczymy, ile mi się uda wyciągnąć z jeziora Garda. Będzie plan taki: będę szukał w wodzie wykrywaczem, pod ławkami pinpointerem i magnesem przy pomostach i zobaczymy, jakie będą efekty. A podsumowanko tak się prezentuje: odrobina śmieci, 3 kawałki ołowiu, taka nakrętka z jakimś czymś ze stali kwasowki, po prostu z kwasówki, tutaj blaszka, moneta, ciekawa moneta, bo z drugiej strony mamy Carabinieri Arm, coś tam, jakaś chyba okolicznościowa, dopytam Andrzeja i Emilki. Biżuteria, pierścionek z miedzi, kolczyk ze srebra, widać chyba próbę 925 i słuchajcie, 4 euro 10 eurocentów, czyli kurczę, 17 zł, godzinę szukałem, no widać, że przeszukane kąpielisko, ale efekty jakieś są. Teraz wskakuje taki sprzęt i idę pod te ławki zobaczyć, czy ludzie nie pogubili jakieś euro. Te ławki w parku jakieś takie dziwne, betonowe. Jak komuś spadnie, to może na ławkę czy coś. No efektów żadnych. Żeby nie było, z wiadrem, z magnesem wszedłem taki kawał, ale area demaniale in concessione privata. Także niestety jest to prywatny pomost, otwarty prawdopodobnie tylko w sezonie. Także nie poszukam sobie magnesem. Tutaj zaparkowałem bardzo blisko plaży, przy parku, zobaczcie, wielki obszar do poszukiwań, kamienie, tutaj rowerki w sezonie, a tutaj zaraz bar, także idealne miejsce, może będzie trochę euro, może biżuteria, zobaczymy. I zobaczcie, na kolejnej plaży wpada 1 euro, mega, w takich widokach, hehehe, dobro tam, a ja tu mam euraska. Niski sygnał, kochani, i już myślałem, że to przepiękne złoto, ale niestety jest to stal nierdzewna, ale pięknie się świeci. Podsumowanko, odrobina śmieci, 2 euro 20 centów, 200 lirów wpadło. Tutaj bardzo ładna, kurczę, taka zawieszka z mosiądzu. Ładna, mosiężna, ale kurczę, fajna. No i ta obrączka ze stali nierdzewnej, także biżuteria jest. No i co? Pierwszy dzień zbliża się ku końcowi. Dlatego teraz szybko gotuję sobie obiad i później lecę na źródła siarkowe się wygrzać. Po pierwsze gotuję wodę na herbatę, tutaj mam troszeczkę chleba i włoskie jajka dzisiaj spróbujemy. Terra, firmy Terra, chlebek pachnie przepysznie i będzie wyżerka jak się patrzy. A jeszcze raz dzięki wielkie Emilia za sztućce, bo jak wiecie, używałem takiego kompletu, gdzie ja go mam, o tu jest, tego kompletu, bo zapomniałem z domu zabrać.
No i tym bardzo niewygodnie się jemała ten. I Emilia mi dała takie, także jestem uratowany na dalszą część wyprawy. Ale to będzie dobre. Jak sobie tak jem, to właśnie dziwnie patrzą. Chodzą i się kapią, kurde. Zmykam stąd na źródła siarkowe, ale spędzę tutaj noc, bo miejsce jest idealne. Jestem nad jeziorkiem i zobaczcie, jaki ładny przejazd przez miasto. Po lewej palmy, tutaj jakieś drzewka, kościółek. Naprawdę super, super klimat. Miałem jechać, kochani, na te źródła siarkowe, ale podjechałem tutaj pod samo Sirmione i jest tyle ludzi od zarąbania. Ja bardzo nie lubię, jak jest po prostu tłum, wtedy nawet jak jest coś super, to nie ma żadnego komfortu. Tak jak w tym roku byłem na gorącym w potoku w Szafladach i też osób było nieprawdopodobnie dużo. Także rezygnuję z tego pomysłu i wracam na tamten parking. Kolejna próba, zestaw gotowy. Jest ławeczka, jest plac zabaw, jedziemy. Żadnego sygnału. Ale przyjdzie taki dzień, gdzie zarobię tymi dwoma rzeczami. No i dobra. Na dzisiaj koniec poszukiwań. Powiem wam, że te kamienie tak męczą w tym jeziorze, to głowa mała. Każdy sygnał to jest 5, 7, 10 minut czasami. Jest masakra. Bardzo to męczy. Podbierak też ciężki. No, to jest dla wytrwałych. Czyli dla mnie. Czyli dla mnie. Zobaczymy, ile wytrzymam. Ale chcę codziennie robić jedną, dwie plaże i zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą efekty. No i patrzę, tak jak tutaj jest ten plac zabaw, na którym przed chwilą szukałem, na te ławki. Patrzę na miejsce na magnes neodymowy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja jestem dobrej myśli, a nawet jakby się nic nie udało znaleźć, no to w jakich pięknych okolicznościach jestem, to się w pale nie mieści. Dobra, bo się znowu rozgadałem, jak nie wiem, jak przekupa na targu. Także co, kochani, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wytrwanie do końca. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na włoskiej ziemi. Cześć!